Dziś na 6 dni przed wyborami do parlamentu i głosowaniem w referendum zapraszamy Państwa na debatę z udziałem przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych. Ulala, ile to trwa? W każdym okręgu wyborczym całej Polski. Ile to trwa? Jesteśmy tu po to, aby Polacy mogli świadomie, mądrze i dobrze wybrać. Dalej Spidermana wczoraj mało, no ale dzisiaj też będzie mało, bo zostało 2 godziny gry. Godzinę, to obejrzymy sobie i luj. Uczestników naszej debaty. Kolejność, w której zaprezentujemy 6 przedstawicieli komitetu wyborczego. A i speedrun z Lies of P, bo jednak nie uznali rekordu. Wzięli w nim udział wskazani. Zaraz powiem, o co chodzi. Ale się zdenerwowałem. W dzisiejszej debacie uczestnicy debaty zostaną Państwu przedstawieni w kolejności od witam lewej do prawej strony studia z punktu całą widzenia debatę? Prowadzących. No to trwa 40 minut podobno. Przy stanowisku pierwszym Krzysztof Maj, bezpartyjni samorządowcy. Dobry wieczór Państwu. Przy stanowisku drugim Donald Tusk, Koalicyjny Komitet witam, Wyborczy, Koalicja Obywatelska, PO, NIPL, tak, Zieloni. Przy stanowisku trzecim, o, Tusk. Premier Mateusz ty, Morawiecki, co jest? Prawo i Sprawiedliwość. Widzę duże głowy przyszły na debatę. Przy stanowisku czwartym Szymon Hołownia, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Trzecia Korwina brakuje. 2050 Szymona Hołowni. Nie, kto będzie Męcen? Dobry wieczór. Przy stanowisku piątym Joanna Scheuring-Wielgus, Komitet Wyborczy Nowa Lewica. Dobry wieczór Państwu. I przy stanowisku szóstym Krzysztof Bosak, Komitet Wyborczy Konfederacja, Wolność i Niepodległość. Dobry wieczór Państwu. Wszystkim obecnym w studiu dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Jutro. Zanim zadamy pierwsze pytanie, przedstawmy zasady, które wspólnie zaakceptowały wszystkie komitety wyborcze. Kolejność, w której poszczególni uczestnicy debaty będą odpowiadać na pytania, została przydzielona w wyniku losowania, które to odbyło się w siedzibie Telewizji Polskiej w obecności witam, przedstawicieli Wesley. Komitetów. Kolejność odpowiedzi lubisz na pytania Szymkę była Kotłownia? Debata będzie składać się z 6 znanych uczestnikom bloków tematycznych. Szczegółowe pytania zostały ty, ale nie były udostępniane komitetom. Hashtag gra? Na koniec debaty zaplanowano swobodną wypowiedź każdego z uczestników. A uczestnicy na odpowiedź na każde zadane pytanie mają 1 minutę. Czas wypowiedzi jest mierzony i wizualizowany. 10 sekund przed upływem czasu widzowie no 2-3 godziny Spidermana, no, taki jakoś sygnał. Tak. Koniec czasu wypowiedzi sygnalizowany jest następnym efektem dźwiękowym. Czemu ta baba z lewej tak rapuje? Uczestnicy widzą upływający ona? Czas wypowiedzi na monitorach w studiu po upływie czasu przeznaczonego na odpowiedź. Żeby nawet głuchy się zdenerwował na politykę. Z prośbą do uczestników, aby w odpowiedziach nie odchodzili od tematu pytania i nie podejmowali innych wątków. Nad przestrzeganiem wspólnie przyjętych zasad czuwają prowadzący. Sygnały jak w jakimś teleturnieju, no. Powstrzymywanie się od obraźliwych wypowiedzi. Szanujmy siebie wzajemnie. Szanujmy. Krajowy dzisiaj ta. I skoro znamy już zasady, ty. To możemy zaczynać pierwszą rundę pytań. Dobra, no temat się oglądajmy. Imigracja. Imigracja! Tak. Wedle wylosowanej i zaakceptowanej przez wszystkie komitety wyborcze kolejności, jako pierwszy w pierwszej rundzie pytań, będzie odpowiadał Donald Tusk. Jak o mnie? Podczas towarzyszącego wyborom referendum Polacy będą mogli zadecydować o przyszłości zapory na granicy, która chroni Rzeczpospolitą przed organizowanym przez Rosję i Białoruś napływem imigrantów. Jak oceniają Państwo także w tym kontekście Europejski Pakt Migracyjny, który przewiduje mechanizm przymusowego przyjmowania przez państwa Unii, w tym Polskę, nieokreślonej dziś jasno liczby imigrantów lub obowiązkowej. Czyli od jednego imigranta do 2 miliardów? Zakłada możliwość uznaniowego czasowego zwolnienia państw z obowiązku przyjmowania imigrantów. Decyzję taką miałaby podejmować Unia Europejska, a nie państwa członkowskie, na przykład Polska. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili wielokrotnie, że w sprawie imigracji, choć relokacja nie jest obowiązkowa, a timer jest rzeczywiście, sorry. A państwa, dzięki, które nie chcą widzę. Przyjmować imigrantów, będą musiały płacić ja za ich nieprzyjmowanie. W tej sprawie ścierały się w Polsce dwie koncepcje. Jedna to zgoda na relokację wyrażona w przeszłości, w czasie rządów dzięki. Platformy Obywatelskiej PSL w poprzedniej wersji tego porozumienia. Druga, Dzieneki. Przez obóz rządzący, który odrzuca wprowadzanie do Polski nielegalnych imigrantów. O, taksonomik? To czekaj, ty wysyłałeś te emoty? Zamierzają państwo realizować częściej? Nie, nie wiem. Kadencji odpowiada Donald Tusk. Zobaczę po stylu emot. Po pierwsze, jestem tu dziś dla państwa, szczególnie dla tych oglądających nie, debatę i dla których TVP jest jedynym źródłem informacji. Cieszę się, że możecie państwo zobaczyć, że jestem taki jak wy. Wiem, że czekaliście na inną debatę z prezesem Kaczyńskim. Piękne, widzów. Chciałem z nim stanąć twarzą w twarz. To dzisiaj speedrun. Spojrzeć prawdzie w oczy. Niestety stchórzył.
Co oznacza to serce tu? Ale chcę wykorzystać te 7 minut, no bo tyle TVP. Po 8 latach kłamstw na mój temat, tyle minut dostałem, żeby podzielić się moimi argumentami, żebyśmy usłyszeli parę słów prawdy. I to będzie wtedy nasza wspólnie wygrana debata. Co do migracji. Słowo migracja dzisiaj oznacza przede wszystkim największy skandal... Rozumiem, czas... Jeszcze 10 sekund, to był ten... Ale go trolują. Migracyjny będę jeszcze odpowiadał w takim razie... Ale te dźwięki z dupy są. Dupy, jak dawa jakieś walce MMA, 10 sekund i chłop powinien takimi deskami. Też dziękuję bardzo za zaproszenie, za szansę na to, żeby się dzisiaj w tym ważnym momencie spotkać. Co do migracji, Polska przyjęła już ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. Nikt nie zmusi nas, żeby przyjmowała uchodźców czy migrantów wbrew naszej woli. Kłopot tylko w tym, że przyjmuje. I to nie Bruksela nam ich wysyła, ale Nowogrodzka. Bo to właśnie za rządów tej ekipy przez ten mur na granicy, którego stosowności nikt nie kwestionuje, przenika, jak się okazuje, 20 tysięcy nielegalnych migrantów w ciągu tylko tego roku. Ilu ludziom sprzedano wizy, tego też do dziś nie wiemy. Polska granica ma być nienaruszalna i święta. Dziś granicę chroni się nie tylko cegłą, ale też elektroniką. A pan Kaczyński powinien nam odpowiedzieć nie tylko na pytanie, co zrobić, żeby Syryjczyków było w Polsce mniej, ale co zrobić, żeby wreszcie było tu więcej Polaków. Oto. Trzeba by chyba zburzyć i na nowo rząd zbudować. Bezpieczeństwo Polek i Polaków. To jest najważniejsze i o tym powinniśmy dyskutować. Widzimy tutaj znowu kolejny spór o to, czy migranci powinni wjeżdżać, czy nie powinni wjeżdżać. No i tam. Pamiętam harce jednego z posłów Platformy, który był, protestował przeciwko budowie zapory na granicy. Dzisiaj jest pełna zgoda, że ten mur powinien być, ale widziałem ataki, że ten mur jest nieszczelny. Zresztą pan Szymon też o tym mówi. My tak naprawdę w Polsce powinniśmy usiąść i wspólnie ponad podziałami porozmawiać o polityce migracyjnej. Jak ona powinna wyglądać? Powinniśmy też zacząć dialog z Brukselą, ale dialog, nie przyjmować rozkazów, ale też nie mówić, stawać okoniem nie, bo nie będziemy przyjmować migrantów. Naprawdę jesteśmy w stanie, na wzór australijski na przykład, przygotować modele migracyjne. Polska jest gościnnym, dużym krajem. Jest tu miejsce dla tych, którzy chcą pracować, nie przyjechać po socjal, ale wesprzeć polską gospodarkę, wesprzeć polskich przedsiębiorców. O tym powinniśmy dyskutować wspólnie, a nie przerzucać się na argumenty jedni za, drudzy przeciw. No nawet ciekawe spojrzenie, takie inne. Wyborom, referendum, Polacy spoko będą mogli zdecydować o przyszłości zapory na granicy, która chroni Rzeczpospolitą przed organizowanym przez Rosję, Białoruś, napływem imigrantów. Jak oceniają państwo także w tym kontekście? Przypomnijmy pytanie, Europejski Pakt Migracyjny, który przewiduje mechanizm przymusowego Menolowe plus to przyszłość? Unii, w tym Polskę, nieokreślonej dziś jasno liczby imigrantów babka z lewej oro, opłaty solidarnościowej. Ona też to restrimuje, tak jak ja. Uznaniowego i czasowego zwolnienia państw z obowiązku przyjmowania imigrantów. Ja restrimuję jej streama. Podejmować miałaby Unia Europejska, a nie państwa członkowskie, na przykład Polska. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili wielokrotnie, że w sprawie migracji, choć relokacja nie jest obowiązkowa, to jednak tu cytat, solidarność Mario, jest musisz spopularyzować. A państwa, które nie chcą przyjmować imigrantów, tu znowu cytat, będą musiały płacić, koniec cytatu, za ich nieprzyjmowanie. W tej sprawie ścierały się w Polsce dwie koncepcje. Jedna to zgoda na relokację wyrażona w przeszłości w czasie rządów Platformy Obywatelskiej PSL w poprzedniej tak, wersji Raiden, tego porozumienia. Druga prezentowana jest w tej chwili przez obóz rządzący, który odrzuca sprowadzanie do Polski nielegalnych imigrantów. Decyzją bezpartyjni to PiS? Unii Europejskiej. Pytanie. Nie, PO to PiS, bo rundzie, która z PiS to PO. Rozumiesz? Zamierzają państwo realizować. Jedno i to samo z Sejmu. Pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus, bardzo proszę. Cieszę się, że mogę gościć dzisiaj w państwa domach. Polska potrzebuje naprawdę mądrej polityki migracyjnej. Takiej, która daje nam bezpieczeństwo tu i teraz, ale również takiej, która nie pozwala na to, żeby w lasach umierały dzieci. Tak jak teraz to się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. My na lewicy mamy jasny pomysł. To jest wzorowane na pomyśle kanadyjskim. Kanada co roku ustala limit osób, które mogą wjechać do kraju. Dane osoby są sprawdzane pod najróżniejszym względem. Karalności, są robione zdjęcia, pobierane linie papilarne. W sensie, to jest bardzo dobry model, bo w polityce tylko do Kanady ludzie jadą, trzeba zawsze mieć na pierwszym miejscu to, że człowiek zawsze pozostaje człowiekiem. A do Polski ludzie z Bangladeszu, bo u nich jest tragicznie.
chciał, nie wiem, wyjechać do innego kraju po lepsze życie. Ja sama wyjeżdżałam, jak byłam studentką, do Londynu i pracowałam na zmywaku. I tak samo przyjeżdżają do nas ludzie za chlebem i za lepszą pracą. Krzysztof Bosak, bardzo proszę. Pakiet unijny zmuszający Polskę do relokacji, do przyjmowania nielegalnych imigrantów przedstawianych jako uchodźcy należy odrzucić. To nie jest rozwiązanie, które służy obronie granic, to jest rozwiązanie, które ma zinstytucjonalizować ogromny strumień milionów ludzi z Azji i Afryki, którzy chcieliby się dostać do tego rezerwatu bogactwa, jakim jest Unia Europejska. Nie ma żadnej podstawy, żeby to, co finansuje rząd niemiecki, czyli statki wożące ludzi od wybrzeży Afryki na północ Morza Śródziemnego, uznawać za kryzys. To nie jest kryzys, to rezultat działań państw europejskich. To trzeba zatrzymać, używając siły, tak jak robi Australia. Straż Przybrzeżna Australii ma prawo używać siły po to, żeby zawrócić łodzi. Ta strategia działa. Jednocześnie trzeba odrzucić strategię rządu Morawieckiego, strategię otwartych granic, gdzie jesteśmy rekordzistami w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przyjmowanie legalnej, masowej, niekontrolowanej migracji zarobkowej. Konfederacja proponuje pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Bądźmy mądrzy przed szkodą, nie powtarzajmy błędów Zachodu. No ale Polak zawsze jest mądry po szkodzie. Cyry. Premier Mateusz Morawiecki, to samo pytanie. No, szanowni państwo, sami widzieliście wszyscy na jednego, to banda Rudego, jak to się mówi. A bo Tusk? Się od tego, co tak naprawdę jest o ja pierdzielę. Aferą. Czyli chłop dyskryminuje takie, Rudych ja w telewizji publicznej? XD. Postawiłem twarde weto przeciw nielegalnej imigracji. I tam na Radzie dowiedziałem się również, że przeciwny. Donald Tusk ma obiecane stanowisko. Za co? Za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów. Partia Tuska w Unii już przyjmuje pakt migracyjny przez tym paktem do przodu. Niestety jest to bardzo groźne. My dlatego zaproponowaliśmy referendum. Pan mówi jak AI. A Tusk pan premier, oczywiście. Karami Polsce w 2017 roku. Dlatego chcę powiedzieć, szanowni państwo, że my obronimy Polaków. Ale proszę pana, my pytaliśmy o cenę chleba. Autami, jak w Paryżu, jak w Sztokholmie. PiS jest gwarancją bezpieczeństwa. Zakończyliśmy pierwszą rundę pytań. Następny temat to wiek emerytalny. Nic nie powiedział, no. Podobnie jak z tym chlebem, nie? Matt Brook? Nie, bo to było i wiek emerytalny jest jedną z kluczowych kwestii w polskim sporze politycznym. Również o tym będą decydować Polacy o mnie? Co w referendum gadają? W dniu wyborów. W naszym kraju ścierają się w tej sprawie dwa poglądy. Pierwszy zakłada przymusowe podwyższenie wieku emerytalnego, czyli odwołanie się do koncepcji związania w Europie wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną, do czego Polska namawiali w przeszłości najważniejsi niemieccy politycy. Decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego podjęta została w Polsce w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Druga koncepcja, reprezentowana przez stronę rządową, zakłada pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym, obniżonym poziomie z dodatkowymi możliwościami, takimi jak emerytury stażowe czy bonusy za dłuższą obecność na rynku pracy. Reaguje? Jakie stanowisko w tej sprawie prezentuje Państwa Komitet w perspektywie następnej kadencji Sejmu? To pytanie kieruję w pierwszej kolejności do Krzysztofa Bosaka. Polska potrzebuje uczciwej debaty na temat tego, skąd mają się wziąć pieniądze, za które będziemy otrzymywali emerytury. Mamy jeden z najniższych wieków emerytalnych w Europie. Trzeba wyczarować. Mamy jednocześnie kryzys demograficzny. Tamowanie niedoborów na rynku pracy masową imigracją przyniesie nam problemy. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Nikt nie ma odwagi powiedzieć, że trzeba wydać rozporządzenie limitujące napływ cudzoziemców do Polski. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, pragnę rozwiać obawy rozsiewane przez media. Konfederacja nie jest zwolennikiem podniesienia wieku emerytalnego. Jeżeli Polacy kiedyś będą tego chcieli, mogą dobrowolnie pozostać dłużej na rynku pracy i rozwiązania motywujące do tego powinny być wprowadzone. Realnym problemem jest to, że jako Polacy finansujemy w tej chwili emerytury dla innego narodu. Dla narodu ukraińskiego na bazie umowy zawartej przez rząd Donalda Tuska i niewypowiedzianej przez rząd PiSu. To jest prawdziwy skandal, bo wystarczy jeden dzień pracować w Polsce, osiągnąć wiek emerytalny, zadeklarować, że się tutaj mieszka i polski podatnik musi płacić kilkukrotnie wyższą minimalną emeryturę. To należy natychmiast wypowiedzieć. Krzysztof Bosak, dziękujemy. Teraz odpowiada na to pytanie Szymon Hołownia.
Polskę trzeba otoczyć magiczną barierą. Na tym samym poziomie, a my sprawimy, że ci, którzy ruda. Chcą pracować dłużej, będą mogli to robić. Będzie cały system zachęt, który będzie specjalnie dla nich stworzony. Na przykład składka rentowa będzie zaliczana jako składka emerytalna i to sprawi, że świadczenie będzie wyższe. Często w tym kontekście pada pytanie, czy Polacy będą musieli pracować aż do śmierci. Ale dlaczego nikt nie zadaje pytania, albo za rzadko je zadaje, dlaczego dzisiaj do śmierci muszą czasem stać w kolejkach do lekarza? Średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza, nie tylko seniorów, to pół roku. Temat. W Katowicach, skąd kandyduje pan premier, później pewnie to będzie pytanie, spokojnie. Wiąże się z czekaniem do Wigilii, tylko że przyszłego roku. Trzecia droga oferuje dwie proste gwarancje w tej sprawie. Po pierwsze, jeżeli nie dostaniesz się do lekarza na NFZ w 60 dni, to państwo zwróci ci za wizytę prywatną. Po drugie, przeznaczymy 7% na ochronę zdrowia, tak żeby oddłużyć szpitale, dać podwyżki pielęgniarkom i zapewnić nam wszystkim, w tym seniorom, pełne bezpieczeństwo. Ale skąd na to tupe pieniądze? Trzeba serio wyczarować. I głos teraz zabierze Joanna Scheuring-Wielgus. Lewica głosowała przeciw podniesieniu wieku emerytalnego. My tutaj mamy czystą kartę, ale emeryci teraz mają inny problem. Trudno jest im związać koniec z końcem. Dlatego jako Lewica gwarantujemy, że dwa razy do roku renty i emerytury będą waloryzowane. Ale jest jeszcze jedna sytuacja. Zdarza się tak, że jeden ze współmałżonków umiera. I wtedy koszty życia tego, który został na świecie, niestety się nie zmniejszają. Dlatego jako Lewica proponujemy rentę wdowią, czyli połowę emerytury małżonka, który zmarł, no bo przecież on pracował uczciwie na tą emeryturę. Poza tym, szanowni państwo, chcemy, siebie żeby pracował. Emerytura, żeby seniorzy czuli się po prostu szczęśliwi, jak są na emeryturze. Dlatego gwarantujemy, że będą mieli dostęp do kultury. Uważamy, że jesień życia powinna być jak ciepły wrzesień, który mieliśmy ostatnio, a nie ponury listopad, który się zbliża wielkimi krokami. Renta wdowia, pamiętajcie. A my przypominamy, trwa druga runda pytań. Pytanie brzmi, każdy tu rozdawać chce coraz więcej. Kluczowych kwestii w polskim sporze politycznym. Również o tym będą decydować Polacy w referendum w dniu wyborów. W naszym kraju ścierają się w tej sprawie dwa poglądy. Pierwszy zakłada przymusowe podwyższenie wieku emerytalnego, czyli odwołuje się do koncepcji związania w Europie wieku emerytalnego. Ile na ręce ja już? Do czego Polska namawia w przyszłości najważniejsi niemieccy politycy. I zakaz pracy, decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego podjęta została w Polsce w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Druga koncepcja, reprezentowana przez stronę rządową, zakłada pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym, obniżonym poziomie z dodatkowymi możliwościami, takimi jak emerytury stażowe, czy bonusy zmęczony. Za dłuższą obecność chyba na rynku pracy. Oglądał Pandora Jakie Gate stanowisko do 7 rano. W tej sprawie prezentuje państwo, a komitet w perspektywie następnej kadencji Sejmu? Na pytanie odpowiada teraz Mateusz Morawiecki. Szanowni państwo, fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a nasz rząd obniżył wiek emerytalny. I warto też podkreślić, że pan Tusk przeszedł na obniżoną emeryturę i pobiera dzisiaj gigantyczną europejską emeryturę, a więc potrafił zadbać najbardziej o swoją własną emeryturę. Ja jeżdżę bardzo często po Polsce i spotykam się z seniorami. Ostatnio podeszła do mnie pani Danuta w Kraśniku i powiedziała mi, że dostała waloryzację emerytury kilka lat temu za Tuska 2 złote. I poprosiła, no tak, ale inflacja to była 0,1% w dupę. Tuskowi, co zrobię po tym programie. Ona powiedziała, że już dzisiaj nie potrzebuje tego, ponieważ ma 13, 14 emerytury, godną waloryzację, ale warto o tym pamiętać. I chleb za 100 złotych ma. Seniorzy, ponieważ od tego zależy, czy wasza jesień życia będzie rzeczywiście godna. Nie I głos będzie. Zabierze Donald Tusk. Tego państwo nie widzieli w TVP i tego nie powie pan premier Morawiecki, który, jak widzicie, zasłużył bardzo solidnie na swój znany pseudonim Pinokio. 2010 rok. Morawiecki. A to jest czas, kiedy został moim doradcą. Mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w KRUS. No ale tak naprawdę jeden drugiej warty siebie. Chcę tu oświadczyć, bo tego też nie pokazała telewizja publiczna, robiłem to wielokrotnie. Po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego. I wiecie, już nie będę miał takich doradców jak ten, który mnie do tego namawiał. A propos
niezdolności mówienia prawdy przez pana premiera. Tego też nie było w TVP. 250 tysięcy imigrantów wpuścił Morawiecki do Polski. I nadal wpuszczają. Dzisiaj 75 tysięcy nowych wniosków wizowych zostało zakontraktowanych przez ten rząd. Dzisiaj przyjechało 75 tysięcy ludzi? Ja bym wolał, żeby jesień życia wyglądała jak piękny wiosenny maj niż jak wrzesień, ale jesteśmy za tym, aby wiek emerytalny dzisiaj utrzymać, ale dać wszystkim wybór, dać wybór być może dłuższej pracy. Natomiast szanowni państwo, byli przed chwilą świadkiem wymiany ciosów pomiędzy dwoma premierami, byłym i obecnym. Młodzi ludzie są zaniepokojeni o swoją emeryturę. Oni tak naprawdę nie wiedzą, na co mogą liczyć. Słyszą legendy o tych zmianach, o podniesieniu wieku emerytalnego kiedyś, o jakichś znikających miliardach z OFE, a dzisiaj mają obawy, że te 13, 14 emerytury to jest kupywanie głosów. Nie wiem, ogólnie czemu gadają o emeryturach, wybór. Oni mówią bo o żaden młody człowiek nie wierzy, że ją będzie miał. Bo mówią, że nikogo dzisiaj to w dupę nie obchodzi. Oni są zaradni, a te składki, wysokie składki na początku prowadzenia działalności bardzo im ułatwią funkcjonować w przedsiębiorstwie. I mówią, my sobie poradzimy na przyszłość. Więc bezpartyjni nie chcą podniesienia wieku emerytalnego, ale gwarancje... No i to gadają tylko, żeby starych kupić do wyborów. Wszystkich, żebyśmy wiedzieli, na jaką emeryturę na starość możemy liczyć. Na dupę żadną. I w tym miejscu zakończyliśmy drugą rundę pytań. Przed nami runda trzecia. Na no minutę każdą. Polskie ugrupowania polityczne patrzą na dwa. O, nowy sposoby. Reaktor. Rządzący wprowadził w Polsce 500+, które 1 stycznia przekształcić się ma w 800+ i szereg innych rozwiązań, w tym 13. Aha, to będzie oficjalnie 800+. Te programy mają ograniczyć biedę i wspierać rodziny z dziećmi. Krytycy tych rozwiązań uważają z kolei, że świadczenia społeczne powodują zbyt duże obciążenia, że nie ma pieniędzy na ich kontynuowanie, a państwo powinno zrezygnować z ich finansowania, wprowadzić progi dochodowe dla otrzymujących środków, zastąpić 500+ i 800+ ulgami. O, gadają to w TVP o ulgach. Komitetów w sprawie no way. Utrzymania programów społecznych w przyszłej kadencji Sejmu. Może to wejdzie. Jako pierwszy odpowiada Szymon Hołownia. Drodzy państwo, my bardzo szanujemy wasze pieniądze, bo wiemy, z jakim wysiłkiem je zarabiacie. Bo z nich żyjecie. I to nie jest żadne konfetti, żeby jakikolwiek rząd miał je rozrzucać z helikoptera. Dlatego mówimy bardzo jasno i wyraźnie nie rozdawnictwu. Nikt nie zlikwiduje 500+. Nikt nie zlikwiduje 13 emerytury. Bądźcie spokojni. To na ciebie nam głosu. Ale jeżeli mówimy o tych kolejnych podwyżkach, o te kolejne 300 zł, to pozwólcie, że najpierw sprawdzimy, czy oni wam nie próbują dać z waszych albo z pożyczek, które zaciągną na wasze dzieci. My zamiast rozdawać na ślepo, również tym, którzy lubią jazdę na gapę, wolimy inwestować. Dlatego wydamy 3 miliardy złotych od razu na 100 tysięcy miejsc w polskich żłobkach. To 1/3 tego, co dziej rząd wydaje za pilnowanie co przez tłuste pisowskie koty łąki pod lotnisko w Baranowie. I druga rzecz, zainwestujemy 6% PKB w szkołę z ciepłym posiłkiem, psychologiem, bez prac domowych i z odchudzoną podstawą programową. Powtórzę, to wasze pieniądze, a nie konfety polityków. Premier Mateusz Morawiecki. Szanowni państwo, Tusk kiedy rządził, to miał serce z kamienia. Wtedy lody kręciły mafię. Było tak, Lies of P, teraz serce z kamienia. Oni mówili, pieniędzy nie ma, ile jeszcze nie o grach? Partacze. Myśmy te 260 miliardów zdobyli i oddaliśmy polskim dzieciom. I wiemy wszyscy, że nasza polityka społeczna jest bardzo rozbudowana. To 500+ wkrótce, 800+. Za Platformy był minus. Głosować? Na minus można było liczyć, bo ciężko było związać koniec z końcem. I tak naprawdę ich polityka społeczna to była polityka mniej niż zero. Ale co najważniejsze, jeśli by oni, co nie daj Panie Boże, wrócili do władzy, to grozi ponownie ten sam scenariusz. Otworzą drzwi dla mafii VAT-owskich i nie będzie pieniędzy na trzynastki, na czternastki, a świadczenia społeczne również będą musieli przeznaczyć na nielegalnych imigrantów, których chcą ściągnąć do Polski. Tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem godnego życia Polaków. Bardzo proszę. Chyba nie RL. 500+ się przyjęło, a ta rewaloryzacja do 800+ jest tak naprawdę próbą gonienia inflacji. My mamy inny pomysł, żeby znieść podatek PIT do 0%. To jest automatyczna podwyżka dla wszystkich uczciwie pracujących. I nie jest tak, że on na razie nie ma takich grup, które tego ciekawe rzeczy nie mówi. Młodzież do 26 roku życia w prezencie na 26 urodziny dostaje obniżkę pensji. A my mówimy, że państwo polskie stać na to, aby nagradzać uczciwie pracujących i oni będą lepiej wiedzieć, jak wykorzystać te pieniądze. Więc
nie chcemy tworzyć nowych danin komuś do ręki. My na przykład proponujemy bezpłatną komunikację regionalną i miejską, która pomoże nam walczyć ze smogiem, z korkami i też pomoże polskim rodzinom. Pytają nas, na co te, skąd te pieniądze wziąć. I my sprawdziliśmy. 2 miliardy 100 milionów złotych kosztowały wszystkie bilety dla, w kolejach regionalnych w całym kraju, a prawie 3 miliardy idzie na telewizję publiczną. To jest bardzo prosty rachunek. Zamiast telewizji publicznej i tej propagandy, bezpłatna komunikacja dla wszystkich i PIT zero jako automatyczna podwyżka dla uczciwie pracujących. Ty, on serio jest ciekawym typem, bo jest nowy i gada dość mądrze, nie? Pytanie w tej rundzie brzmi, na politykę społeczną polskie ugrupowania polityczne patrzą na dwa sposoby. Obóz rządzący wprowadził w Polsce 500+, które 1 stycznia przekształcić ma się... I tak nie wierzę politykom, ale... ...innych rozwiązań, w tym 13. jego chociaż nie znam. Emeryturę. Te programy mają ograniczyć biedę, wspierać rodziny z dziećmi. Krytycy tych rozwiązań uważają z kolei, że świadczenia społeczne powodują zbyt duże obciążenia, że nie ma pieniędzy na ich kontynuowanie, a państwo powinno zrezygnować z ich finansowania, wprowadzić progi dochodowe dla otrzymujących środki lub zastąpić 500 i 800+ ulgami podatkowymi. Jaki jest pogląd państwa komitetów w sprawie utrzymania programów społecznych w Rachon? Kto to jest Rachon? Odpowiada Donald Tusk. Czemu Rachon? Ja nie wiem, czy panu premierowi tam nalali do szklanki jakiś pan pobudzony, agresywny. Tak nie pasuje do pana, panie premierze. 800 plus mogło być już w czerwcu. Ci się proponowaliśmy biją. To, kiedy... Kiedy Jarosław walka na famę? Powiedział, będziemy w przyszłości dawali 800 plus od stycznia. Powiedziałem, sprawdzam. Jeśli naprawdę to nie jest tylko gra wyborcza, zróbmy to razem już od czerwca. Ludzie mogli mieć od czerwca 800+. Oni to zablokowali. Jeśli chodzi o jeszcze świadczenia emerytalne, dla nas jest rzeczą bardzo ważną, zrób 100 tysięcy plus i naprawdę coś znaczyły. Po decyzji o składce dobrobyt, której nie można odliczyć od podatku, tak naprawdę polskie emerytki i emeryci dużo stracili. My proponujemy zniesienie opodatkowania emerytur i to będzie naprawdę bardzo solidne wsparcie. Myślimy też o przedsiębiorcach. Tu jest potrzebny cały pakiet. Te decyzje są w 100 konkretach. Zapraszam na stronę internetową. Zobaczycie tam naprawdę bardzo poważne decyzje. Joanna Scheuring-Wielgus, bardzo proszę. Szanowni państwo, przecież to oczywiste, że Lewica niczego nie zabierze. To, co zostało dane, nie zostanie odebrane, ale będzie co roku waloryzowane. Ale polityka społeczna musi być systemowa. Nie wystarczy dać 500 czy 800 zł, bo to zawsze zabraknie, czy na żłobek, czy na przedszkole, czy na przykład na korepetycje dla dziecka. I ja jako matka trójki dzieci na przykład zastanawiam się... Czyli trzeba uczyć ludzi gospodarności, a nie dawać pieniędzy. REL, świetny pomysł na to. To nie zabraknie. Tanie mieszkania na tani wynajem. Chcemy wybudować 300 takich mieszkań, bo wiemy, że 3/4 polskich rodzin w Polsce nie ma zdolności kredytowej, ale uważamy też, że transport nie ma bez powodu, powinny być dostępny dla każdego. Dlatego gwarantujemy, nie bez powodu, że do każdego powiatu będzie dojeżdżał pociąg, a do każdej gminy będzie dojeżdżał autobus. A transport publiczny dla naszych dzieciaków będzie po prostu darmowy. Tego chcemy, dlatego że państwo powinno się troszczyć o swoich obywateli. Niech się państwo ode mnie odpieprzy po prostu. Obecny poziom świadczeń społecznych, a nie troszczy, za którymi wspólnie co to mój stary, to państwo, jest finansowany z długu. W państwie polskim nie ma już tych pieniędzy. W przyszłym roku państwo polskie będzie musiało na rynkach międzynarodowych, zadłużając się po 420 miliardów złotych, tylko po to, żeby obsłużyć dług i finansować to wszystko. My proponujemy oszczędności. W pierwszej kolejności zero socjalu dla Ukraińców. To nie może być tak, że polski podatnik finansuje 500+, 800+, rodzinny kapitał opiekuńczy 300+, kredyty. Ile debata trwa z godziną? Ukraińcy nabywali tu nieruchomości. Za dużo tego, nie stać nas na to. To trzeba przyciąć i to jest propozycja oszczędności. Jeżeli chodzi o świadczenia dla Polaków, jeżeli będą pieniądze, należy je utrzymać, ale przede wszystkim należy obniżać opodatkowanie. Bieda bierze się z inflacji, z nowych kosztów, które także premier Morawiecki przy poparciu Lewicy i Platformy wziął na Polskę w postaci Fit for 55, w postaci różnego rodzaju zobowiązań w KPO, o których nie informują uczciwie społeczeństwa, a które spowodowały tylko za ostatnią kadencję rządu PiS wzrost cen prądu o 60%. Koniec rundy, przed nami kolejna runda dotycząca prywatyzacji. Na przykład mało mięsa możesz jeść, to Fit for coś tam?
W roku 2014 do Sejmu trafił wniosek podpisany przez posłów trzech startujących w najbliższych wyborach ugrupowań, w tym Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego o zmianę konstytucji, która zawierała furtkę do prywatyzacji lasów państwowych poprzez dodanie artykułu mówiącego, że, tu cytat, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Wnioskodawcom zabrakło 5 głosów do wprowadzenia tej zmiany. W 2015 roku przez Sejm przeszła kolejna ustawa NPC? Z poparciem PO-PSL i SLD, w której napisano, że, cytat, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego. Ta ustawa zawetowana została przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku 2015 roku. Ta kwestia budzi spór polityczny w Polsce. Z jednej strony kolejne próby stworzenia furtki dla sprzedaży lasów, które forsowała koalicja PO-PSL i Lewicy w kolejnych krajach usta, drugi przeciw względem prywatyzacji, które prezentuje ugrupowanie rządzące. Prywatyzacja jest jednym z tematów zbliżającego się referendum. Jakie będzie stanowisko państwa ugrupowań w tej kwestii, w zbliżającej się kadencji Sejmu? I na pytanie odpowie Joanna Scheuring-Wielgus. Ten po lewej zasypiano. Ja wiem, jak to jest być wśród tylu facetów. Mam ich 4 w domu. Męża i 3 synów. I powiem szczerze, że trochę z zażenowaniem patrzę na to, jak zachowuje się dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, bo zachowuje się tak jak mój 2-letni syn, kiedy był w piaskownicy i ktoś próbował mu wyrwać łopatkę. Panie premierze, naprawdę proszę się z tym pogodzić. Ci się A jeżeli bisują. Chodzi o prywatyzację, oczywiście Lewica jest przeciw temu, żeby... Niczym konfa fejm, nie? Przeciw wyprzedaży majątku polskiego. Bo jeżeli mówimy o wyprzedaży, to przecież premier Obajtek... Kiedy będą mówić, że ktoś się rozprął? ...w firmie z Arabii Saudyjskiej. I co my teraz mamy? Jaki jest tego efekt? Że musimy tankować nasze samochody od awarii do awarii. Mało tego, prezes Obajtek również wykupił wszystkie regionalne dzienniki w Polsce. Po co? Po to, żeby promować PiS i cenzurować opozycję. Jak to zrobił ostatnio? On ma monopol? Państwo ma działać przeciwko monopolom. O co tu chodzi? To jest Relcon? Na pytanie odpowie teraz Krzysztof Bosak. Lasy to są aktywa strategiczne dla całej gospodarki, nie należy ich sprzedawać, nie należy ich prywatyzować. Należy też zadbać o to, żeby z Polski nie wyjeżdżało nieprzetworzone drewno, bo to uderza w polską branżę drzewną, to uderza w polski przemysł meblarski, ważną branżę eksportową. W tej chwili niestety tego drewna brakuje. Należy także zwrócić uwagę na inne spółki o znaczeniu strategicznym. PiS zbudował wokół Orlenu prawdziwy moloch, to nie jest bezpieczne. Integrowanie tylu spółek pod jedną ręką. Ponadto sprzedał kapitałowi zagranicznemu znaczne części Lotosu, a najważniejsze są inwestycje, które dopiero nadchodzą. Centralny port komunikacyjny, elektrownie jądrowe. Ciągle nie mamy określonej struktury własnościowej. Prawda, po 8 latach rządu PiS nie był w stanie zdecydować się, czy to ma być własność państwa polskiego, czy międzynarodowego kapitału. Tutaj muszą być jasne decyzje, kontrola państwa i przede wszystkim musimy wiedzieć, po jakiej cenie prąd będzie sprzedawany Polakom, bo PiS robi propagandę sukcesu, a tak podstawowych faktów, jak kto za to ma zapłacić i ile, nie ustalił. I na to samo pytanie odpowie premier tak, Mateusz Morawiecki. No way. Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart? Dupę dzbanie. W sensie o dzbanie mówią. Wyprzedał majątek narodowy. Dzbanie mówią o dzbanie. Chodzi o to. Sprzedawali nawet kolejkę na Kasprowy i nagrania Krzysztofa Krawczyka i czerwonych gitar. Gdzie są te pieniądze? Na co one poszły? Na co one się rozeszły? Szanowni państwo, gdyby Platforma doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu. Tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców. Tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz. Sprzedaliby lasy, co? Bałtyk i Tatry. My odzyskaliśmy bardzo wiele firm dla Polski. Mamy niezależność energetyczną od Rosji. Mamy Baltic Pipe. Nie pozwolimy panu Tuskowi zawiesić na butelkę Polsce tabliczki na sprzedaż. Dzięki. Dziękuję. I w tym miejscu przypominamy pytanie. W roku 2014 do Sejmu trafił wniosek podpisany przez posłów trzech startujących w najbliższych wyborach ugrupowań, w tym Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie wiem, oni o tym decydują. Mi nie odpisywali, jak się pytałem, wiesz? Która zawierała furtkę do prywatyzacji lasów państwowych. Nie odpisał mi typek. Artykułu mówiącego, że, tu cytat, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków... Mnie oszukali na sekundy jakoś. Napisałem do nich do wprowadzenia
wprowadzenia tej zmiany. W 2015 roku przez Sejm przeszła kolejna ustawa z poparciem PO-PSL i SLD, w której napisano, że, ponownie cytat, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego. Ta ustawa zawetowana została przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku 2015 roku. Kwestia budzi spór polityczny w Polsce. Z jednej strony kolejne próby stworzenia furtki dla sprzedaży lasów, które forsowała koalicja PO-PSL i Lewicy w kolejnych projektach ustaw. Czemu te, o te lasy tak, które prezentuje ugrupowanie takie rządowe. Dymy, bo nie ogarniam, że to jest jedno z pytań na debacie. O co chodzi? Jakie będzie stanowisko państwa ugrupowanie w tej kwestii w zbliżającej się kadencji Sejmu? I głos teraz zabiera Szymon Hołownia. Tak, chyba. Ciekawe, jaki wazon polski rząd otrzymał za sprzedaż naszego klejnotu w Koronie. Mówię o Lotosie, Arabom i Węgrom. Nie wolno Araby strategicznie. Nie mają YouTube'a przecież, a jeszcze gorzej, nie? Prywatyzacja to nie tylko tego nie rodzaju ważne. Zachowania, to również na przykład przejęcie w zasadzie na własność przez partię polityczną takich firm jak Orlen, Tauron, Enea i innych, do wszystkich tych partyjnych tłustych kotów, które dzisiaj tam zasiadają, sponsorując kampanię wyborczą PiS-u, mam jedno proste przesłanie. Pakujcie kuwety. Pakujcie kuwety, bo za następnego demokratycznego rządu ani w Orlenie, ani w innych spółkach nie będzie ludzi Tuska, nie będzie ludzi Kaczyńskiego, nie będzie ludzi Hołowni, tylko fachowcy, którzy wiedzą, co zrobić, żeby pompy Aha. się nie popsuły. A myślałem, że to po prostu już zostały sprywatyzowane przez partię pana Ziobro, która Czecy? Wyciąga stamtąd pieniądze na różnego rodzaju hece polityczne. Lasy nie, trzeba chronić. Wiem, co 20% mówi. Najcenniejszych drzewostanów wyłączyć z wyrębu. I na to samo pytanie odpowie teraz Krzysztof Maj. Ja tak naprawdę nie wiem, czy jest co jeszcze prywatyzować, bo te rzeczy, które zostały w rękach państwa, są strategiczne, jak lasy państwowe, sieci przesyłu energii, czy też zakłady, które produkują prąd. Witam, pan Lee. Po raz kolejny widzimy pewnego rodzaju ataki. To prawda, prowadzący się odciął. No. 2009-2010 sprzedano ponad 54 polskie firmy. Ja pochodzę z Dolnego Śląska. Tam za 2 miliardy złotych sprzedano 10% akcji KGHM-u. Po co? W trzech kolejnych latach zyski z dywidendy pokryły tę kwotę, a jeszcze zostały akcje na rękach nabywców. To było niepotrzebne. Rząd PiS-u to krytykuje, ale już tutaj przedmówcy wspomnieli. Sprzedaliśmy część spółek paliwowych firmom arabskim, firmom węgierskim. Dlaczego? Ja uważam, że mamy bardzo wielu młodych, zdolnych menadżerów. Trzeba odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, dać młodym się wykazać i prowadzić te przedsiębiorstwa, żeby pozostały w polskich rękach, zapewniły nam bezpieczeństwo i zyski, bo takie zyski mogą te przedsiębiorstwa osiągać. I głos zabierze teraz Donald Tusk. Czemu ten chłop obok tej... Proszę państwa, czy wy wiecie, nie. że Mateusz Morawiecki i pan Obajtek sprzedali rafinerię gdańską Arabii Saudyjskiej i Arabia Saudyjska zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy Kiedy face niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo. Najnowocześniejszą rafinerię w regionie. Inwestowaliśmy w te rafinerie setki milionów, a nawet miliardy złotych. To była naprawdę perła w koronie. Za kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej rafinerii Arabowie właściwie spłacili już to, co zapłacili za rafinerię. Lasy państwowe upartyjnione już w 100%. Najdroższe drewno, niedostępne drewno, polskie firmy meblarskie padają, polskie lasy jadą do Chin. Najwięcej rżną drzew w historii, a drzewo jest najmniej dostępne w historii. Za to będziecie odpowiadali, bo kto podnosi rękę na polskie lasy, ten podnosi rękę na ojczyznę. Kurde. Co? I to ostatnia odpowiedź w tej rundzie. Przed nami runda kolejna i bezpieczeństwo. Huch? Huch? W kwestii obrony Rzeczpospolitej politycy prezentują dwa przeciwstawne pomysły. O, zaczął mówić on. W czasie rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL zakładał w wypadku ataku ze wschodu opóźnianie operacji zaczepnych wroga, operację obrony Polski, oparcie obrony Polski o rubież strategiczną na linii Wisły i ewentualne późniejsze odzyskiwanie okupowanego terytorium z pomocą sojuszników. W czasie tworzenia tych planów ograniczona została liczebność armii. Jestem ciekaw, czy wiedzą państwo, ile dokładnie jednostek organizacyjnych Armii Polskiej wówczas
wówczas zlikwidowano. Koncepcja przeciwna, realizowana dzisiaj przez rządzących, zakłada przeróbka, obronę całego terytorium Polski, zbudowanie 300-tysięcznej armii uzbrojonej w najnowocześniejszy sprzęt, w tym między innymi 500 zestawów artylerii 300 tysięcy Ironmanów, Abrams oraz śmigłowce Apache. Która z koncepcji obrony Rzeczpospolitej jest bliższa państwa wizji politycznej w zbliżającej się kadencji Sejmu? Polish smile, tak, Polish smile to jest odwrócony uśmiech. Polska musi być silna, Polska musi być uzbrojona, ale ktoś to wszystko musi jeszcze obsługiwać. W tej chwili mamy do czynienia ze swego rodzaju propagandą sukcesu, to znaczy rząd z 8 lat swojej władzy 6-7 przespał, a w momencie, kiedy zaczął się kryzys na granicy z Białorusią, obudził się. Dzięki. W szał zakupowy, kupując niestety nie w polskim przemyśle obronnym, tylko głównie za granicą. Czasem produkty gorszej jakości niż jesteśmy w stanie wyprodukować tutaj, no ale trzeba wpierw postawić linię produkcyjną, żeby produkować tutaj. Kiedy linie produkcyjne stoją w Korei albo w Ameryce, to tam kupujemy w tej chwili, zadłużając się na potęgę, na niebotyczną wprost skalę. Niezależnie od tego, że to rodzi ogromne długi, potrzebujemy silnej armii, potrzebujemy żołnierzy, którzy to wszystko będą obsługiwać, o wysokich kwalifikacjach. Musimy przyciągać ich dobrymi wynagrodzeniami. Potrzebny jest szacunek dla polskiego munduru, którego minister Błaszczak nie wykazuje, instrumentalnie i propagandowo posługując się wojskiem. Granica musi być chroniona, nie możemy tu ulegać żadnej poprawności politycznej. Każdy skrawek polskiego terytorium musi być broniony. Donald Tusk odpowiada na to samo pytanie. Bezpieczny naród to odważni i doświadczeni przywódcy i odpowiedzialni przywódcy. My dzisiaj mamy lidera tego obozu rządzącego Kaczyńskiego, który ucieka od premierostwa, zasłania się Mateuszem Morawieckim. A bezrobociu oni mieli gadać? Uciekł z rządu zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, tak jak uciekł dzisiaj przed debatą. Mamy ministra obrony narodowej, który miesiącami szukał, a właściwie udawał, że szuka ruskiej rakiety, która spadła na Polskę, a później tchórzliwie zrzucił winę na generałów. Komendanta policji, który rozstrzelał z granatnika własną komendę. Mamy pisowskie pikniki, gdzie helikoptery uderzają w druty wysokiego napięcia, a czołgi taranują wozy strażackie. Bezpieczna Polska to znaczy, że tchórze i dziwolągi nie mogą rządzić ojczyzną. Dziwolągi w dupę? Kto to jest dziwoląg? Premier Mateusz Morawiecki. Wyjaśnij. Widzicie państwo, że Donald Tusk nie potrafił nawet odpowiedzieć na takie podstawowe, konkretne pytania. Ja. Według doktryny Platformy Obywatelskiej Polska miała być podzielona Wisłą i po prawej stronie Wisły Polska miała nie być broniona. Czyli cała część Polski, ogromna część Polski była wystawiona na ruskiego sołdata. Szanowni państwo, Donald Tusk mylił się we wszystkich ważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem Polski. Kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, prezydent Kaczyński pospieszył z pomocą, a on no, jakoś nie miał odwagi cokolwiek zrobić. Kiedy bomby spadały na Kijów, byłem tam razem z Jarosławem Kaczyńskim, a on znowu stchórzył. Zwracam się zatem do państwa, czy chcecie tchórza za premiera? Tak długo, jak będzie rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, Polska jest jak niezdobyta twierdza. Powtórzmy pytanie. W kwestii obrony Rzeczpospolitej politycy prezentują dwa przeciwstawne pomysły. Jeden realizowany był w czasie rządów koalicji Platformy Obywatelskiej PSL. Zakładał w wypadku ataku ze wschodu opóźnienie operacji zaczepnych wroga. Ale z emocją na koniec, nie? Rubież. Myślisz, że droga ta emotka była? Ewentualne późniejsze odzyskiwanie okupowanego terytorium z pomocą sojuszników. W czasie tworzenia tych planów ograniczona została liczebność armii. Ciekaw jestem, jak wspomniałem, czy państwo wiedzą, ile dokładnie takich jednostek Armii Polskiej wówczas zlikwidowano. Czemu on taki zmęczony, Sadge? Realizowana dzisiaj przez rządzących zakłada obronę całego terytorium Polski, zbudowanie 300-tysięcznego wojska polskiego, uzbrojonego w najnowocześniejszy sprzęt, w tym między innymi 500 zestawów artylerii rakietowej HIMARS, czołgi Abrams oraz śmigłowce Apache. Którą z koncepcji obrony Rzeczpospolitej widzą państwo jako swoją, jako bliższą państwa idei politycznej w zbliżającej się kadencji Sejmu? Odpowiada pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus. Bardzo proszę. Dla Lewicy bezpieczna Polska to taka Polska, w której
każdy z nas wie, gdzie jest najbliższy schron i co zrobić, kiedy jest zagrożenie. Bezpieczna Polska to państwo, w którym policja zawsze stoi po stronie obywateli i obywatelek, a nie po stronie jednej partii, panie Morawiecki. Dla Lewicy bezpieczna Polska to Polska, w której rząd wie, że wróg jest na wschodzie, a nie na zachodzie. Ale dla Lewicy bezpieczna Polska to również Polska, w której jeśli chcesz przejść szkolenie wojskowe, to je przechodzisz, ale nikt nikogo na siłę nie wrzuca w kamasze. Bezpieczna Polska to również bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiem, co mówię. Sama straciłam męża w wypadku drogowym. Zostałam wdową z dzieckiem. Tak jak 2000 osób w zeszłym roku. O 2000 osób za dużo. Ale co? To samo pytanie do Szymona Hołowni. Trzecia droga, przyszły demokratyczny rząd to gwarancja, że żaden żołdak Putina nie wejdzie ani na metr za polską granicę, nie wejdzie na terytorium wschodniej Polski. A żaden agent Putina, żaden Orban ani Salvini nie będzie ucztował z polskim premierem w warszawskich łazienkach. Patrzcie na lekcję, jaką nam dzisiaj daje Bliski Wschód. Słabość wewnętrzna prowokuje zewnętrzną agresję. Ten niemądry spór, który wywołał premier Izraela o praworządność, o sądy, doprowadził do słabości wewnętrznej kraju, a nieprzyjaciel tylko na to czekał. My naprawdę mamy dość wrogów na zewnątrz, żeby szukać ich sobie wewnątrz, panie Morawiecki? Dzisiaj wróg jest na zewnątrz Polski, a Polakom należy się pojednanie. Natomiast polskim siłom zbrojnym należy się nowoczesny sprzęt. Trzecia droga gwarantuje, że 50% wydatków na obronność zostanie w kraju. Oraz to, że rozdzielimy partię od munduru, a żaden żołnierz i funkcjonariusz nie będzie już musiał ryzykować życia na partyjnym piku. Normalnie, Krzysztof Maj, będzie kandydował. My, Polki i Polacy, chcemy się czuć bezpiecznie. My naprawdę zasługujemy na normalną, bezpieczną Polskę. Byliśmy przed chwilą świadkiem kolejnego sporu. I ja mam taki apel do pana premiera Donalda Tuska, do pana premiera Morawieckiego, aby może zacząć budować zgodę na temat bezpieczeństwa. Żeby pan Donald Tusk powstrzymał posłów biegających z niebieską siatką, obrażających polskich żołnierzy na granicy, a pan premier Morawiecki, aby nie używał wyborów do masowych zakupów, wysyłał ministra Błaszczaka bez ładu składu. Żebyśmy dyskutowali, bo chcemy się czuć bezpiecznie. Izrael nam pokazuje, że wróg czuwa i może zaatakować w każdej chwili. Naprawdę to jest ważne i powinno być dyskutowane w gronie ekspertów. A ja zapytam o bezpieczeństwo energetyczne. Battle, tak, gdzie są sieci szkieletowe? Mieszkańcy założyli fotowoltaikę, inwestują w wiatraki, ale nie mają magazynów energii. Gasimy energię mieszkańców. Bezpartyjni samorządowcy chcą pobudzić energię mieszkańców i czuć się bezpiecznie w normalnej Polsce. To koniec rundy. Następna runda przed nami, a tematem będzie bezrobocie. Z czego speedrun? Lies of P. Ale po Spidermanie, speedrun. Również sposób walki z bezrobociem jest przedmiotem gorących sporów w obecnej kampanii. Przypomnijmy, iż warszawski sąd ustalił w jej toku, że za rządów koalicji PO-PSL sięgało ono nie 15, a 14,4%. Przy okazji walki z inflacją prezentowane były dwa sprzeczne poglądy. Jeden zakładał tłumienie inflacji kosztem spowalniania gospodarki i w konsekwencji wzrostu bezrobocia. Drugi, wybrany przez opcję rządzącą, zakładał ochronę miejsc pracy i wysokości dochodów pracowników kosztem wolniejszej redukcji inflacji. Dla porządku przypomnijmy, że według danych Eurostatu bezrobocie obecnie wynosi 2,8% w sierpniu i należy do najniższych w Europie. Jakich narzędzi zamierzają państwo używać w zbliżającej się kadencji Sejmu, aby poziom bezrobocia utrzymał się na niskim poziomie lub aby dalej się zmniejszał? I odpowiada w tym miejscu Szymon Hołownia. Tak, wynosi 2,8%, a w takim Szydłowcu na przykład wynosi 25%. I z tym też coś trzeba zrobić. Co to jest pierwsza Szydłowiec? Rzecz, którą trzeba zrobić, to sprowadzić do Polski inwestycje. Głos oddany na PiS to głos za tym, żeby do Polski nie trafił ani jedno euro. Ale tam jest 10 tysięcy ludzi. Milionów i z miliardów złotych, które czekają na nas w Brukseli. Te pieniądze pomogłyby stworzyć dzisiaj nowe miejsca pracy w Polsce, zmniejszyć bezrobocie. Dzisiaj potrzebujemy też, tam i to fabryka bardzo potrzebujemy, i pewnie jest 20% innego podejścia bezrobocia do polskich firm, których 100 tysięcy zamknęło się w tym roku. My, Trzecia Droga, Polska 2050 i PSL, proponujemy wakacje ZUS-owskie dla przedsiębiorców, VAT tylko od zapłaconej faktury, powrót do składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu. Uwolnimy też handel w dwie niedziele w miesiącu. Dobre rzeczy mówię, ale mu niestety nie wierzę. Pobudzić
polski handel i polską gospodarkę, a pracujący tego dnia dostaną oczywiście odpowiedni dodatek albo ekstra dzień wolny, żeby mogli wypocząć. Nie wierzę, że zrobi te rzeczy, że powrót do starej składki. I głos zabierze Donald Tusk. VAT od opłaconych faktur bezrobocie. Dopiero. Dzisiaj Jarosław Kaczyński jest w przysusze. Przysucha to jest 18% bezrobocia. No racja, Webius. Jak się ma dobre samopoczucie premier Morawiecki, może dzisiaj, panie Mateuszu, powie pan Polakom, ile pan zarobił w ciągu premierostwa na handlu nieruchomościami? 20 milionów, 50 milionów, 100 milionów? Ukrywa pan to bardzo, bardzo zawzięcie i nie dziwię się, że pańskie wyobrażenie o tym, jak żyją Polacy, jest takie optymistyczne. Nie tylko bezrobocie w niektórych miejscach w Polsce jest dokuczliwe, ale przede wszystkim ceny i płace. No, dzisiaj Łukasz, problemem jest niskopłatna praca. Nauczyciele muszą dostać 30% od razu i to jest moje zobowiązanie. Sfera budżetowa 20% i to ledwie zadośćuczyni straty wynikające ale farmi, z inflacji. Głosy. Życie musi w Polsce być lepsze, no, znośne jakoś i to zależy od tego typu decyzji. Joanna Scheuring-Wielgus, bardzo proszę. Szanowni Państwo, prawda jest taka, że Polska jest krajem, który najciężej pracuje w Europie. My jako Lewica chcemy państwo, nowoczesne państwo dobrobytu, w którym jest czas na rodzinę, na pracę, ale również na czas wolny. Polacy po prostu potrzebują trochę oddechu. Dlatego chcemy skrócić czas pracy. Wolny. Chcemy, żeby on był 35-godzinny tygodniowo, ale uwaga, z takim samym wynagrodzeniem. Dodatkowo nie chcemy karać za chorobowe, bo oczywiście zdarza się, że ludzie chorują. Chcemy, żeby jak zachorujecie, żebyście dostali 100% wynagrodzenia. I uwaga, nawet wtedy, drogie mamy, kiedy bierzecie sobie zwolnienie na chore dziecko. Ważne jest też to, aby wszystkie zawody, w których brakuje nauczycieli, brakuje pielęgniarek, były dobrze opłacane. Teraz tak nie jest, ponieważ państwo nie nagradza tych, którzy dla nas pracują. Proponujemy minimum 25% podwyżki dla wszystkich zawodów w budżetówce. I przypomnijmy w tym miejscu, sposób walki z bezrobociem również jest przedmiotem gorących sporów w obecnej kampanii. Przypomnijmy, sobie w Sejmie dali po 200%. W toku, że za rządów koalicji PO-PSL sięgało ono nie 15, a 14,4%. Przy okazji walki z inflacją prezentowane były dwa sprzeczne poglądy. Jeden zakładał tłumienie inflacji kosztem spowalniania gospodarki i w konsekwencji wzrostu bezrobocia. Drugi, wybrany przez opcję rządzącą, zakładał ochronę miejsc pracy i wysokości dochodów pracowników. Już o tym było za 100 zera. Każdy to zlał. Dla początku przypomnimy też, że według danych Eurostatu bezrobocie obecnie wynosi 2,8% w sierpniu i należy do najniższych w Europie. Pytanie, jakich narzędzi zamierzają państwo używać w zbliżającej się kadencji Sejmu, aby poziom bezrobocia utrzymał się na niskim poziomie lub aby dalej się zmniejszał? I na to pytanie odpowie teraz Krzysztof Bosak. Ten pogląd prezentowany przez rząd, że wysoka inflacja idzie w parze z dobrym życiem gospodarczym, jest po prostu błędny. Mamy wysoką inflację i właśnie weszliśmy w recesję. 42% więcej firm w tym roku chce się wyrejestrować niż w poprzednim. To nie przypadek. Rząd sam niszczył w Polsce miejsca pracy. Dawał gigantyczne dofinansowania międzynarodowym korporacjom, jak Volkswagen czy Intel, tak, idące w 30% całości inwestycji, a polskim przedsiębiorcom czy osobom prowadzącym działalność gospodarczą podwyższał ZUS bardzo konsekwentnie, albo wręcz zakazywał działalności gospodarczej. Zrobił z Niedzielskiego superdyktatora gospodarczego, który stwierdził, że zamyka turystykę, zamyka kulturę, zamyka gastronomię, zamyka właściwie wszystko, gdzie nie było dużego kapitału zagranicznego. Do tego dochodzą jeszcze ograniczenia w rolnictwie, próba delegalizacji części eksportu mięsa, próba delegalizacji części hodowli. No nie ma co się dziwić, że ostatecznie kończy tak, że w powiecie chełmskim bezrobocie wynosi w tym roku 14%, a w zeszłym roku wpuszczono tam 3000 imigrantów. Krzysztof Maj, bardzo proszę. Szanowni Państwo, dyskutujemy o tym, czy bezrobocie kiedyś miało 14%. Baba po lewo tłumaczy na migowe, a dziad po prawo od czego jest? Dzisiaj Polska nie jest równo rozwinięta. Bezrobocie w różnych częściach Polski od tego, co oni, ma różną wysokość. Od i tym się niczego. Powinniśmy zająć. Powinniśmy wyrównać edukację. My proponujemy bezpłatne obiady w szkołach dla dzieciaków, żeby tam była równość, żeby dzieci mogły
równo się rozwijać. Proponujemy rozwój komunikacji, żeby można było dojechać do pracy, bo dzisiaj z tych regionów się ludzie wyprowadzają i idą tam, gdzie jest dużo miejsc pracy. Mówimy też o tym, od bo tego, co ja zamykają swoje zakłady, dlatego, że jest ogromna presja płacowa od pracowników. Dlatego proponujemy PIT zero, żeby dać automatyczną podwyżkę tym, którzy uczciwie pracują, ale też odciążyć przedsiębiorców. Wielu Polaków myśli, że to przedsiębiorca zabiera im ten podatek, że to nie jest danina na państwo, tylko są źli na swojego pracodawcę. Te rzeczy mają rozruszać polską gospodarkę, wolnić energię przedsiębiorców, a nie zmuszać ich do zamykania albo zatrudniania ludzi w szarej strefie. I jako ostatni głos w tej rundzie zabiera premier Mateusz Morawiecki. O! Boli pana Tuska to, że ja zostawiłem wielkie pieniądze dla Polski, a on zostawił Polskę dla wielkich pieniędzy. Szanowni państwo, za czasów Platformy ludzie stali bardzo często przed takim wyborem. Czy praca po 5 zł za godzinę, czy bezrobocie, czy umowa śmieciowa, czy praca na zmywaku w Londynie. 2 300 000 osób było bez pracy. To liczba wstydu Tuska. To tyle, co w województwie lubelskim i jeszcze nawet więcej. Płacz dzieci i matek. To tragedie i łzy. Był pan premierem polskiej biedy i bezrobocie. A my zwalczyliśmy tą największą patologię III Rzeczpospolitej. Dzisiaj bezrobocie jest najniższe w polskiej historii. I to jest niezwykle ważne. To bardzo ważne osiągnięcie. Ale oczywiście będziemy robić wszystko, aby przyciągać nowych inwestorów, co pokazaliśmy, że można zrobić. A przy okazji powiem, że pan Tusk nie wiedział niestety, że emerytura już jest bez podatku do 2 500 zł od 3 lat. Dziękujemy w tym miejscu za wszystkie odpowiedzi. Za nami 6 bloków tematycznych, w których obecni w studiu przedstawiciele komitetów wyborczych odpowiadają na przygotowane wcześniej pytania. Morawiecki to Ferrari polskich polityków. Czas na swobodną wypowiedź. Przypomnijmy pokrótce założenia tej części debaty. Każdy przedstawiciel ma do swojej dyspozycji minutę, mówi to, co sam uznaje za najważniejsze. Pierwszy głos zabiera premier Mateusz Morawiecki. Bardzo proszę. Przed nami najważniejsze wybory od lat. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony koalicja wojny z prezydentem. Co łączy panią Szoring-Wielgus, która szkaluje Jana Pawła II, z Szymonem Hołownią, który chce odebrać 800+. I ci to tak naprawdę głos na Tuska. Zobaczcie, jak się Polska zmieniła. Od pracy po 5 zł za godzinę do minimalnej 28 zł za godzinę. Od zwijania Polski lokalnej do inwestycji w każdej gminie. Od pedagogiki wstydu do dumy z Polski. Od likwidacji polskiej armii do silnego Wojska Polskiego. I wreszcie od głodowych emerytur do 13 i 14. Dużo pracy cały czas przed nami. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ale drodzy państwo, dzisiaj stoimy przed prostym wyborem. Albo Polska pogrążona w kłótni i w chaosie, albo mająca rząd sprawny i skuteczny w rozwiązywaniu problemów. Walczmy o Polskę. Jest tego warta. Krzysztof Bosak, bardzo proszę. O kurde. Widzieliście państwo styl tej debaty, wzajemne przytyki, brak rzeczowości. To jest styl uprawiania polityki pomiędzy PiS-em i Platformą, które w wielu fundamentalnych sprawach, jak Unia Europejska, Ukraina, polityka energetyczna, COVID, nie różniły się ze sobą. Głosowały za tymi samymi ustawami po to, żeby w mediach chwytać się za łby i udawać wielki spór, czy prowadzić wielki spór. Mamy też tutaj przystawki Platformy, partie, które nie są prawdziwą alternatywą. Tą prawdziwą alternatywą jest Konfederacja. Jedyna siła polityczna w Polsce, która proponuje zmianę generacyjną, zmianę jakościową i zmianę mentalną. Wolność gospodarczą, proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, tańsze mieszkania, konstytucyjną ochronę gotówki, zero socjalu dla ukraińców, w polityce imigracyjnej. Chcę się w to wierzyć, ale jak będzie? Obronę rolników przed biurokratami z polskiego rządu i z Brukseli, obronę swobody samochodów, swobodę przemieszczania Ile on mówi. Wolność dla Polaków, godne życie, życie we własnym kraju. Trzeba zaryzykować. Wielgus, bardzo proszę. Lewica to ekipa ludzi do zadań specjalnych. Daliśmy Polsce konstytucję, członkostwo w Unii Europejskiej, członkostwo w NATO. Przed nami kolejne mocne zadania. Jeśli chcecie państwo, żeby kobiety w Polsce same decydowały o sobie w każdej sprawie, głosujcie na Lewicę. Jeżeli chcecie, żeby mieszkania były budowane dla milionów,
a nie dla milionerów, głosujcie na lewicę. Nie jeżeli jestem chcecie, milionerem. Żeby ksiądz płacił takie same podatki, jak jego parafianie, głosujcie na lewicę. Jeżeli chcecie polityki wolnej od kłótni, od tego przezywania siebie nawzajem, głosujcie na lewicę. Jeżeli chcecie Polski dla wszystkich, żebyśmy wszyscy czuli się w niej dobrze, głosujcie na lewicę. Silna lewica w przyszłym rządzie to gwarancja tego wszystkiego. Jestem tego pewna. Głosujcie na lewicę, lista numer 3. Przypomnijmy, trwa ostatni blok debaty, w którym przedstawiciele komitetów wyborczych mają do swojej dyspozycji minutę. Mówią o tym, co sami uznali za najważniejsze. Głos ma trójkę, w tej chwili Tusk, bardzo ale proszę. Tam montażyści muszą tak się teraz zapierdalać, Mateusz, żeby się zdążyć stało, skleić jak materiał do wiadomości pracę, oczerniający Tuska, na wykorzystując i przyzwoitego. Debaty. Ja nie wiem, co ten PiS robi z ludźmi to przez kilka lat. Widzieliście państwo, jaka była ta debata. Pytania z reguły dłuższe niż odpowiedzi. Dlatego... No i żeby też już przestać gadać, kto jest większym tchórzem. Ja proponuję, no jeszcze jest piątek. Face to face proponuję. Przyjdź, proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim, możecie być we dwóch, możemy zrobić taką debatę ze wszystkimi mediami, może prowadzoną nie przez działacza PiSu, ale ja jestem otwarty na każdą propozycję i będę w piątek na was czekał. Ja poprowadzę ich debatę, zapraszam. I chciałem wam wszystkim podziękować, szczególnie telewizji Dajcie TVP, mi to. Że wysłuchaliście nas. I tak jak ślubowałem w Warszawie przed milionem ludzi na ulicach Warszawy, zwyciężymy wspólnie, rozliczymy zło, naprawimy krzywdy i pojednamy naród. Kiedy jest cisza wyborcza? I zobaczycie, będzie normalnie. A mnie się wydaje, że ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy. No ale cóż, Krzysztof Maj, bardzo proszę. No, szanowni państwo, ja liczyłem, że w tej debacie nie będzie tej przepychanki, którą mieliśmy przez całą kampanię. No ale no, panowie premierzy sprowadzają tę dyskusję do PO i PiS-u i zachowują się trochę jak flip i flap. A my tak naprawdę potrzebujemy normalnej Polski. I dzisiaj mamy tylko dwa wyjścia. Albo głosować na tych, którzy już są na wiejskie i tylko się spierają, albo na sprawdzonych w lokalnych strukturach, na przedsiębiorców, na samorządowców, na pewną świeżość w polskiej polityce. Być może ta dyskusja nabierze innego formatu. Ale mnie zaciekawił, bo nie znałem tej partii. Przepychanki. Nas media pomijają, w telewizji polskiej jestem pierwszy raz, tej centralnej, regionalne zachowują się w porządku. Nie, w sondażach nawalno nam w 2018 roku w wyborach do sejmików niecałe 2%. Osiągnęliśmy 5,28. Teraz też nas pomijają, ale ja wierzę, że nas bezpartyjnych jest najwięcej. Że my 15 października wejdziemy do Sejmu, bo trzeba normalnej Polski, trzeba świeżości w polskiej polityce, bezpartyjni samorządowcy. Lista numer jeden, tacy jak wy. My też pierwsi? Szymon Hołownia, bardzo proszę. Rzeczywiście sprawdzeni w lokalnym działaniu w koalicji z PiS-em, choćby na Dolnym Śląsku. Nie macie państwo takiego wrażenia, jak oglądacie tę debatę, że to jest trochę tak jak w tym dowcipie o dziadku, któremu ktoś powiedział, dziadku, wojna się 20 lat temu skończyła, tak? To po co ja te pociągi tak wysadzam i wysadzam? Słuchajcie, oni tak mogą, on tak może jeszcze 8 lat. 8 lat będzie nam opowiadał, co Tusk zrobił 15 lat temu, a nadal nie będziemy mieli w Polsce tego, nawet co powinniśmy mieć już dawno. Dupa. In vitro, refundowanego dla wszystkich, bezpiecznej szkoły dla naszych dzieci, opłacalnego rolnictwa, niskich rachunków za zieloną energię, a przede wszystkim tego, co nasz rząd gwarantuje tuż po wyborach, pojednania narodowego. Jeszcze raz przypomnę, nasz wróg jest na zewnątrz, nie wewnątrz. Ja poszedłem do polityki nie po to, żeby kimś zostać, ale po to, żeby coś zrobić, żeby zrobić lepszy świat dla moich córek. Z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem pokazaliśmy, że nawet w polskiej polityce współpraca jest możliwa. Dlatego dziś mówimy, chodźcie z nami trzecią drogą. Trzecia droga albo trzecia kadencja PiSu. Co? I to była ostatnia wypowiedź naszej debaty. Wysłuchaliśmy przedstawicieli wszystkich 6 zarejestrowanych w całej Polsce komitetów wyborczych. No cóż, a my zapraszamy państwa do głosowania. Już niedługo, w niedzielę później. Kiedy jest cisza wyborcza? Obywatelski obowiązek. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie. Dziękujemy wszystkim obecnym w studiu za wspólną Mniej debatę. Mniej ludzi na debacie niż u Wardęgi na live. Mamy nadzieję, że to, co usłyszeli państwo w ciągu minionej godziny, pomoże w podjęciu decyzji 15 października. Zapraszamy teraz państwa na wiadomości. Michał Rachoń. Anna Bogusiewicz. Dziękujemy. Dziękujemy. W sobotę się cisza wyborcza zaczyna. A, bo to trwa tylko jeden dzień. Zresztą dwa. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!